dla nas. We drodze, na drogach czasu stał się pokarmem życia wiecznego. Przez Niego zanosimy do Boga Ojca pokorne nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w każdym czasie głosił błogosławioną nadzieję oraz objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Henryka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli dla świata świadkami Emanuela, czyli Boga, który jest blisko człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby narodzony Boży Syn umacniał w nich wiarę, miłość, radość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby Jezus, odwieczne słowo Ojca, przywrócił im prawdziwą nadzieję. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne światłość w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przyjmując całym sercem Boga, przyjmowali wraz z Nim drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, za wszystkich ofiarodawców na budowę świątyni, za wszystkich gości, którzy przybyli z innych parafii i dzisiaj z nami się tutaj modlą, abyśmy przez tę wiarę, prostotę i pokorę w sercach dostąpić mogli Bożego pokoju. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, wraz z przyjściem Twojego Syna na ziemię, stąpił z nieba prawdziwy pokój. Udzielaj daru Twojego pokoju każdemu człowiekowi odkupionemu przez Ciebie i wysłuchaj nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Świętego Jana Chrzciciela w naszym mieście.
o wszystkich, którzy ofiarowują swój dar pracy i funduszu na wznoszony tu Kościół. Pamiętaj, Boże, o wszystkich ofiarodawcach, o wszystkich, którzy dzisiaj tutaj z nami się modlą, naszych gościach. I daj nam wszystkim udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, naszym patronem, patronem naszego miasta i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Najbliżej stojącym, a przez nich wszystkim ludziom.